biurokracja jest potrzebna, bo ktoś te papiery w urzędach publicznych musi obsługiwać, więc jakaś biurokracja jest potrzebna, ale jeżeli ona jest wykazywana jako ludzie pracujący, to jest to robienie nam wody z mózgu. To my na nich musimy pracować, żeby utrzymać nie tylko własne rodziny, ale i tych biurokratów w tych urzędach. Więc praca wykonywana przez tych biurokratów jest antypracą. Najlepsze byłyby takie urzędy, które wszystkie czynności wykonują, a nie trzeba im płacić. Bo wtedy ci, którzy pracują efektywnie, nie byliby obciążeni na rzecz biurokracji. Ale ponieważ im się płaci, no za darmo nie będą tego robić, im się płaci, oni mają naturalny ludzki interes mniej się narobić, a więcej zarobić. Bo taka jest ludzka natura w każdej branży, w każdej. Każdy rzemieślnik chce się mało narobić i zarobić. Biurokrata też chce się mało narobić, małą odpowiedzialność ponosić, a dużo zarobić. Tylko że biurokrata dysponuje pewną władzą. I on tę władzę wykorzystuje w swoim partykularnym interesie. Żeby było więcej tych biurokratów, to wtedy mniej się każdy narobi. No, żeby mieć większy budżet, bo wtedy nie będą zarabiać 2 tysiące, tylko 12 tysięcy i tak dalej. Żeby odpowiedzialność się rozmyła, żeby nikt za nic nie odpowiadał i tak dalej. I oni się rozrastają jak nowotwór, jak jakiś pasożyt pasożytujący na roślinie, jak to mówią barwnie, jak jemioła na topoli się rozrasta i tej jemiołowej nie interesuje to, że topola zaraz zdechnie. Jej nie interesuje. I biurokratów również nie interesuje to, że ludzie cierpią biedę z tego powodu. Oni chcą mieć dobrze. Tak jak każdy, który pracuje, chce mieć dobrze. I oni dla siebie tworzą prawa takie, które im służą. I ta sfera biurokracji się rozrasta do ogromnego rozmiaru. No, granicą jest fizyczny bunt poddanych, którzy nie będą w stanie na to wypracować. Ale ponieważ pracujemy efektywnie, to sfera biurokracji, tego nadzoru biurokratycznego rozrasta się niebotycznie. Cała Unia Europejska jest naroślą biurokratyczną na wszystkich państwach europejskich. Europejczycy pracują, płacą na Unię Europejską, a tam siedzą dziesiątki tysięcy biurokratów i biorą nieprawdopodobnie wielkie pieniądze. A w statystykach jest pokazane, że oni pracują. Że to są ludzie ciężko pracujący. I ja to widzę. Oni od 8 rano do 9 wieczorem pracują. Tylko ogromne pieniądze to pochłania, a nikomu do niczego nie służy, bo to tylko przeszkadza w normalnej działalności gospodarczej tych ludzi, którzy dostarczają na rynek towary, usługi, wiedzę jakąś, czyli jakiś realny, wartościowy towar. To jest po prostu, to jest pasożyt. I z pasożytem jest bardzo trudno walczyć. Ale musimy walczyć. Jeżeli nie będziemy walczyć z pasożytem, to będziemy zawsze żywicielami. Zawsze będziemy pracować na jakichś pasożytach. Więc nie dajmy się rolować. To robi władza gminna, to robi władza miejska, państwowa. Polska władza państwowa doskonale to robi. Też pasożytuje na produktywności obywateli polskich. Władze gminne również. Przy czym nam jest najłatwiej zmienić tą władzę, która jest nam najbliższa. Czyli najłatwiej jest zmienić władzę gminną, bo ci ludzie są najbliżej, najłatwiej jest ich rozliczyć z tego, co robią i zmniejszyć ich budżety, i zmniejszyć ich kompetencje i rozwiązywać swoje problemy za swoje pieniądze, a nie dawać biurokratów, czyli nie dokładać kosztów utrzymania całego tego aparatu biurokratycznego, tych wszystkich budynków, komputerów, samochodów i tak dalej. Po co to? Zostawmy swoje pieniądze dla siebie i usuńmy biurokrację.